Zadanie 16. Kąt jest ostry, a sinus alfa równa się 2 razy kosinus alfa. I tak, i mamy znów stwierdzić dwa zdania, czy są prawdziwe lub fałszywe. Więc zacznijmy od tego pierwszego, czyli czy tangens alfa równa się 2? Nie wiemy. Ale co wiemy? Wiemy, że tangens alfa równa się sinus alfa przez kosinus alfa. Czyli w tym wypadku mamy tak, sinus alfa, o tak inaczej zrobimy. Tu mamy, no nie, że sinus alfa równa się 2 kosinus alfa, czyli piszę 2 kosinus alfa przez kosinus alfa, to skracam i wyszło mi 2. Więc tak, to zdanie jest prawdziwe. No i teraz muszę wyliczyć sinusa. Jak to zrobić? Będziemy korzystać z jedynki trygonometrycznej. Musimy wyliczyć sinusa, więc z tego wzorku tutaj go sobie przepiszemy. Tu mamy tak, sinus alfa równa się 2 kosinus alfa. Dzielimy przez 2, by wyliczyć kosinus, czyli mamy 1 druga sinus alfa równa się kosinus alfa. No i co dalej? Podstawiamy tutaj, czyli sinus kwadrat alfa plus 1 druga sinus alfa podniesione do kwadratu równa się 1. Sinus kwadrat alfa plus 1 czwarta sinus kwadrat alfa równa się 1. Czyli tutaj mamy co? 5 czwartych sinus kwadrat alfa równa się 1. Dzielimy przez 5 czwartych. Również analogicznie możesz pomnożyć razy 4 piąte. To będzie wszystko ok. I otrzymujemy sinus kwadrat alfa równa się 1 razy 4 piąte, czyli 4 piąte pierwiastkujemy. Czyli mamy sinus alfa równa się pierwiastek z 4 piątych lub sinus alfa równa się minus pierwiastek z 4 piątych. I tak, wiemy, że ten kąt jest ostry, więc to odpada. I zostaje nam to. Pierwiastek z 4 piątych, już tutaj tego nie będę doprowadzać do ładniejszej postaci, nie jest sinusem alfa równym 1 druga, więc to zdanie jest fałszywe. No i teraz tak, jak zwykle w poprzednich filmach, to jest ten moment, gdzie wyskakują okienka. Pik, 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 pik. Po co one wyskakują? Po to, żebyś miała łatwiej sięgnąć po wiedzę. Lub miał też możesz sięgać po wiedzę. Dobra, trzymaj się cieplutko i do kolejnego zadania chodź ze mną.